mamy przykład drugiego typu alternatywnych narzędzi połowowych, czyli mamy kratkę dorszową. Narzędzie faktycznie sporo mniejsze niż sama klatka pontonowa. Natomiast no, tym samym jest dużo, dużo łatwiejsza, jeśli chodzi o możliwości zabrania jej na pokład. Te klatki się oczywiście składają, więc nawet małe jednostki mogą ich zabrać po kilkanaście i wystawiać się w morze. Jest to również narzędzie bezpieczne dla ssaków, dla ptaków morskich, więc jest tutaj ograniczony przyłów. Natomiast nie jest to konstrukcja, która aż tak skutecznie zabezpiecza sam połów przed wyciąganiem go przez chociażby foki. Konstrukcja dosyć prosta. Jest to narzędzie pułapkowe, czyli ryby są wabione przynętą, która znajduje się w samej komorze. Na dole mamy dwa wejścia, którymi wchodzą ryby i przedostają się dalej do górnej komory, w której już tak naprawdę ryba jest uwięziona. Później rybak w dosyć prosty sposób, rozsuwając suwak, może ją wyciągnąć, pamiętając, że jest to ryba żywa. Jeżeli zdarzają się osobniki niewymiarowe, to można je wypuścić, one dalej będą żyły w morzu. Więc również mamy tutaj ten czynnik związany z możliwością wypuszczenia ryby, ona jest cały czas żywa w samym narzędziu połowowym. Ta wersja jest oczywiście wersją demonstracyjną, jest dużo mniejsza niż klasyczne klatki dorszowe. W każdym razie już zaczęliśmy współpracę z rybakami z Helu, którzy zechcieli testować właśnie tego typu narzędzia połowowe i mam nadzieję, że z biegiem czasu będą one pomału wypierały te tradycyjne narzędzia połowowe. Kwestia tylko też pewnego rodzaju modyfikacji, być może łatwiejszej obsługi i zwiększenia wydajności samego narzędzia połowowego.